żeby uwolnić od napięcia mięsień najszerszych grzbietu na wysokości łopatki oraz krawędź zewnętrzną łopatki, mogę położyć się na boku na rollerze. Zakres pracy, który będę chciał wykonywać, to jest mniej więcej do końca łopatki, czyli do jej kąta dolnego, do jej wysokości oraz do pachy. I to jest przestrzeń, która mnie interesuje do pracy. Nogi podciągnięte pod siebie, biodra leżą swobodnie. Ręka po stronie pracującej założona za potylicę. Troszkę podpiera głowę, żeby było wygodniej. I przenoszę sobie ciężar ciała od góry do dołu, łapiąc w tej przestrzeni punkty podwyższonej bolesności. Jeśli taki znajdę, mogę się na chwilę zatrzymać. Trochę się tutaj w cudzysłowie powiercić. W momencie, w którym on odpuści, to przenoszę ciężar ciała dalej po rolce. Pracuję sobie w górę, w dół. Na ilość powtórzeń 30 do 50 spokojnych, swobodnych, tak żeby to napięcie zeszło. Bądź na czas 2 do 3 minut.